Po drodze nagle nabrał pewności, że kurier przyjechał i odjechał, a Juliet pokaże swoją twarz w okienku, pokręci głową i powie mu, że bardzo jej przykro, ale niczego dla niego nie ma. A jego dowód rozwieje się jak dym. To było irracjonalne uczucie Herb był przezornym człowiekiem, który nie składał obietnic bez pokrycia ale zbyt silne, żeby je zlekceważyć. Musiał się zmusić do wyjścia z samochodu, a potem odniósł wrażenie, że od drzwi poczty do okienka, w którym Juliet stoker segregowała przesyłki, dzieli go co najmniej tysiąc kilometrów. Kiedy wreszcie do niego dotarł, próbował się odezwać, ale z jego ust nie wydobyły się żadne słowa. Poruszał wargami, miał jednak zbyt wyschnięte gardło, żeby wydać jakikolwiek dźwięk. Juliet podniosła na niego wzrok, a następnie się cofnęła. Sprawiała wrażenie zaniepokojonej, ale nie tak zaniepokojonej jak Amy i Ted, kiedy otworzył drzwi motelowego pokoju i wycelował do nich z pistoletu. – Panie Rejni, wszystko w porządku? – odchrząknął. – Wybacz, Juliet, na chwilę zacisnęło mi się gardło. – Jest pan bardzo blady. W jej głosie słyszał ton, którym rozmawiało z nim wielu mieszkańców Taszmor. Pobrzmiewała w nim duma, ale zarazem rozdrażnienie i pogarda, jakby był cudownym dzieckiem, które wymaga szczególnej troski i specjalnych względów. Chyba zaszkodziło mi coś, co wczoraj zjadłem, powiedział. Czy kurier z Federal Express coś dla mnie zostawił? Nie, niczego. Słucham rozpaczliwie zacisnął dłonie na spodniej krawędzi blatu, przez chwilę mając wrażenie, że zemdleje, chociaż niemal od razu zrozumiał, że Juliet wcale tego nie powiedziała. Już zdążyła się odwrócić, pochyliła się i zaczęła przeglądać paczki leżące na podłodze, prezentując mu swój krzepki, wiejski tyłek. I jak powiedziałam, tylko jedną rzecz odparła, a następnie odwróciła się i pchnęła w jego stronę przesyłkę. Mort zobaczył, że jako nadawcę wpisano magazyn detektywistyczny Ellery Queen w Pensylwanii i poczuł zalewającą go falę ulgi. Zupełnie jakby wlał sobie chłodną wodę do wyschniętego gardła. Dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Kierownictwo poczty wpadłoby w szał, gdyby wyszło na jaw, że przyjmujemy przesyłki od faceta z Federal Express. Jestem niezmiernie wdzięczny, odrzekł Mord. Teraz, kiedy już zdobył czasopismo, chciał jak najszybciej uciec do domu. To pragnienie było jak pierwotny instynkt. Nie wiedział, dlaczego jest tak silne. Do południa została mu jeszcze godzina i kwadrans, ale nad nim nie panował. Targany zgryzotą i zagubiony, rozważał wręczenie Juliet na piwku, żeby się zamknęła, ale to skłoniłoby jej dogłębnie jankeską duszę do głośnego buntu. — Nie powiem im pan, prawda? — spytała figlarnie. — Nie ma mowy — zapewnił i zdołał się uśmiechnąć. — To dobrze — odrzekła wesoło. — Ponieważ widziałam, co pan zrobił. Zatrzymał się w drzwiach. — Słucham? — Powiedziałam, żeby mnie zastrzelili, gdyby pan to zrobił. Przypatrywała się jego twarzy. Powinien pan wrócić do domu i się położyć, panie Rejni. Naprawdę niezbyt dobrze pan wygląda. Może to nie jest zły pomysł, przyznał. Wciąż czuję się słaby. Krąży jakiś wirus, pewnie go pan złapał. Potem dwie kobiety z Camp te, które wszyscy w miasteczku podejrzewali o bycie lesbijkami, co prawda dyskretnymi, weszły do budynku i mord się ulotnił. Usiadł w biłiku z niebieską paczką na kolanach. Nie podobało mu się, że w oczach wszystkich wygląda na chorego, ale jeszcze mniej mu się podobało, w jaki sposób działa jego umysł. To bez znaczenia, to już prawie koniec. Zaczął otwierać kopertę, ale wtedy kobiety z kampu Igmor wyszły z poczty i zaczęły mu się przyglądać. Patrzyły na niego obie. Jedna się uśmiechnęła, druga roześmiała się na głos, A mort nagle postanowił, że otworzy przesyłkę dopiero po powrocie do domu. Jak zwykle zaparkował biłka pod ścianą domu, wyłączył silnik, a potem miękko. Szarość przesłoniła mu wzrok. Kiedy ustąpiła, poczuł się nieswojo i ogarnął go lęk. Czy coś mu dolega? Jakaś choroba ciała? Nie, po prostu jest przemęczony. Coś usłyszał, a przynajmniej tak mu się wydawało, i szybko się obejrzał, pusto. Weź się w garść, pomyślał, roztrzęsiony. To wystarczy, weź się kurwa w garść. Następnie pomyślał. Miałem pistolet. Tamtego dnia ale nie był naładowany, później im o tym powiedziałem. Amy mi uwierzyła. Nie wiem, czy Milner też, ale Amy na pewno. A naprawdę, Mort? Naprawdę nie był naładowany? Ponownie pomyślał o pękniętym oknie, bezsensownej, srebrzystej błyskawicy, która przecięła wszystko na pół. Właśnie tak się dzieje. Tak się dzieje w życiu człowieka. Potem znów popatrzył na paczkę od Federal Express. To o niej powinien myśleć, a nie o Amy albo Dubku Tedzie z Shooters' Knob w Tennessee. Skrzydełko koperty było w połowie oderwane w tych czasach wszyscy są tacy niedbali. Otworzył jej i wytrząsnął czasopismo na kolana. Jaskrawo czerwone logo głosiło magazyn detektywistyczny Ellery Queen. Poniżej znacznie mniejszą czcionką napisano czerwiec 1980. Jeszcze niżej znajdowały się nazwiska kilku pisarzy, których teksty zamieszczono w tym numerze. Edward D. Hock, Ruth Rendell, Ed McBain, Patricia Highsmith, Lawrence Block. Jego nazwiska nie było na okładce. Oczywiście, że nie. Wtedy był jeszcze praktycznie nieznany, a z pewnością nie jako autor opowiadań detektywistycznych. Pora zasiewu była jednorazowym wybrykiem. Jego nazwisko nic nie mówiło stałym czytelnikom czasopisma, dlatego redaktorzy go nie wyeksponowali. Otworzył magazyn. Nie znalazł spisu treści. Ktoś go wyciął. Zaczął rozpaczliwie kartkować czasopismo, upuszczając je i ponownie podnosząc z cichym okrzykiem. Za pierwszym razem nie zauważył luki, ale za drugim zorientował się, że zniknęły strony od 83 do 97 Wyciąłeś je wrzasnął tak głośno że aż oczy wyszły mu z orbit zaczął raz za razem tłuc pięściami w kierownicę biłika, klakson bekał i ryczał wyciąłeś je ty sukinszynu jak to zrobiłeś wyciąłeś je wyciąłeś? wyciąłeś wyciąłeś był w połowie drogi do domu kiedy morderczy głos w jego głowie zaczął się zastanawiać jak szuter mógł tego dokonać Federal Express dostarczył kopertę z Pensylwanii, a wtedy od razu przejęła ją Juliet, więc jak na Boga zamarł. To dobrze powiedziała Juliet, ponieważ widziałam, co pan zrobił. No właśnie, oto wyjaśnienie. Juliet była częścią spisku, tylko że. tylko że Juliet od zawsze mieszka w Tashmor. Poza tym wcale tego nie powiedziała te słowa zabrzmiały w jego umyśle były owocem jego rozbuchanej paranoi a jednak to jego sprawka rzekł mord wszedł do domu i zaraz za progiem z całych sił cisnął czasopismem poleciało jak wystraszony ptak powiewając kartkami i sklaśnięciem wylądowało na podłodze o tak żebyś kurwa wiedział że to jego sprawka ale nie muszę bezczynnie na niego czekać mogę zobaczył kapelusz szutera Leżał na podłodze przed drzwiami gabinetu. Mord przez chwilę stał w miejscu, słysząc w uszach łomotanie serca, a potem na palcach podkradł się do kuchenki niczym postać z kreskówki. Wyjął pogrzebacz ze stojaka z narzędziami i skrzywił się, gdy końcówka pogrzebacza lekko stuknęła o łopatkę do popiołu. Ostrożnie wrócił do zamkniętych drzwi, trzymając pogrzebacz tak samo jak wcześniej, kiedy zakradł się do łazienki. Po drodze musiał ominąć porzucone czasopismo. Dotarł do drzwi i przed nimi stanął. Szuter? nikt nie odpowiedział. Szuter, lepiej niech pan sam wyjdzie. Jeśli będę musiał tam po pana wejść, już nigdy samodzielnie nigdzie pan nie pójdzie. nadal nikt nie odpowiadał. Mort jeszcze przez chwilę stał przed drzwiami, zbierając siły, chociaż nie był pewien, czy mu ich wystarczy, a potem przekręcił gałkę. Uderzył w drzwi ramieniem i wpadł do środka krzycząc oraz wymachując pogrzebaczem. Pomieszczenie było puste. Jednak szuter tutaj był, to nie ulegało wątpliwości. Terminal edytora tekstów leżał na podłodze, a jego rozbity ekran przypominał szeroko rozwarte oko. Szuter go zniszczył. Na biurku w miejscu po edytorze tekstów stała stara maszyna do pisania Royal. Stalowe powierzchnie tego starocia były matowe i zakurzone. O klawiaturę oparto maszynopis. Tekst szutera, który wieki temu zostawił pod kamieniem na werandzie, to było ukryte okno, ukryty ogród. Mord upuścił pogrzebać na podwogę. Jak zahipnotyzowany podszedł do biurka i wziął do ręki maszynopis. Powoli go przekartkował i zrozumiał, dlaczego pani Gawin była pewna, że to jego dzieło i uratowała je ze śmietnika. Może nie wiedziała tego świadomie, ale jej oko rozpoznało nietypową czcionkę. Nic dziwnego, przecież przez lata miała kontakt z podobnymi maszynopisami. Edytor tekstów marki Wang i drukarka laserowa System 5 były stosunkowo nowymi nabytkami. Przez większość swojej kariery mord korzystał z tego starego Royala. Maszyna niemal całkowicie się zużyła i stawiała na papierze litery, które przypominały krzywe uzębienie starca. Ale przez cały czas tu była, ukryta w głębi szafy za stertami starych korekt i maszynopisów, które redaktorzy nazywają odpadami. Szuter zapewne ją ukradł, napisał na niej swój tekst, a potem zakradł się z powrotem, kiedy mord był na poczcie jasne. No to ma sens, prawda? Nie, mord. To nie ma sensu. Chciałbyś zrobić coś sensownego? Zadzwoń na policję. To ma sens. Zadzwoń na policję i powiedz im, żeby przyjechali i cię zamknęli. Niech się pośpieszą, zanim narobisz jeszcze więcej szkód, zanim znów kogoś zabijesz. Mort z donośnym krzykiem upuścił kartki, powoli opadały wokół niego, podczas gdy prawda uderzyła go jak srebrzysta błyskawica. Nie było żadnego Johna Schutera. Nigdy nie istniał. Nie powiedział Mort. Znów krążył po rozległym salonie, ból głowy na zmianę napływał falami i ustępował. Nie, nie akceptuję tego, absolutnie nie przyjmuję tego do wiadomości, tylko że jego akceptacja bądź odrzucenie niczego nie mogły zmienić. Wszystkie elementy układanki znalazły się na miejscu. A kiedy Mort zobaczył starą maszynę do pisania, idealnie się do siebie dopasowały. Minęło 15 minut, a one nadal tworzyły spójny obraz, którego nie miał siły zburzyć. Przypomniał sobie pracownika stacji benzynowej w Mechanic Falls, który umył mu przednią szybę gumową wycieraczką. Nie spodziewał się, że jeszcze kiedyś zobaczy coś takiego. Później uznał, że chłopak wyświadczył mu tę dodatkową przysługę, ponieważ rozpoznał morta i lubił jego książki, niewykluczone. Jednak szyba rzeczywiście wymagała mycia. Lato minęło, ale wciąż łatwo było zachlapać szybę, jeśli pojechało się wystarczająco daleko i szybko po bocznych drogach. A mort zapewne korzystał z bocznych dróg. Musiał w rekordowym tempie pojechać do dery i z powrotem, zatrzymując się tylko po to, żeby podpalić swój dom. Nawet nie zdążył zatankować. W końcu miał wiele miejsc do odwiedzenia i kotów do zabicia. Czyż nie był zajęty, zajęty, zajęty? Przystanął na środku piętra i obrócił się, żeby wyjrzeć przez okno. Skoro to wszystko zrobiłem, to dlaczego niczego nie pamiętam? Spytał srebrzyste pęknięcie na szybie. Dlaczego nie pamiętam nawet teraz? Nie wiedział. Ale już rozumiał, skąd się wzięły imię i nazwisko jego prześladowcy. Imię zapożyczył od młodzieńca z południa, którego opowiadanie ukradł w koledżu, a nazwisko od mężczyzny, który ukradł mu żonę to przypominało jakiś dziwaczny literacki branżowy żart. Ona twierdzi, że go kocha mord. Twierdzi, że to jego teraz kocha. Pieprzyć to, mężczyzna, który sypia z czyjąś żoną, jest złodziejem, a jego kochanka jest wspólniczką. Popatrzył wyzywająco na pęknięcie. Nic nie odpowiedziało. Trzy lata temu Mort wydał powieść Rodzina Kortów, pisane przez jedno L. Na opowiadaniu Shootera zamieszczono adres zwrotny w Delacort, pisane przez dwa L, w stanie Mississippi. To... Nagle pobiegł do gabinetu po encyklopedię, ślizgając się i niemal przewracając na kartkach zaściełających podłogę. Wziął z półki tom z literą M i po chwili znalazł hasło Mississippi. Przesunął drżącym palcem po liście miast, zajmowała całą stronę, wciąż wierząc wbrew nadziei. Nic z tego. W Mississippi nie ma miasta Delacorte, pisanego przez jedno, ani przez dwa L. Miał zamiar poszukać Perkinsburga, miasteczka, w którym szuter rzekomo kupił egzemplarz każdy jest kapuszem, zanim wsiadł do autobusu Greyhound, ale zamknął encyklopedię. Po co się męczyć? Może w Mississippi jest jakiś Perkinsburg, ale to i tak o niczym nie świadczy. Powieściopisarz prowadzący kurs, na którym mord poznał Johna Kintnera, nazywał się Richard Perkins Jr., to stąd wzięła się nazwa miejscowości? Tak. Ale nic z tego nie pamiętam, więc jak. Och, mord, zawodził głos. Jesteś bardzo chory, jesteś schorowanym człowiekiem. Nie przyjmuję tego do wiadomości rzekł przerażony tym, jak słabo zabrzmiał jego głos, ale jakie miał inne wyjście. Czy kiedyś nie odniósł wrażenia, że wykonuje różne czynności i podejmuje nieodwracalne działania, gdy śpi? Zabiłeś dwie osoby, szepnął głos. Zabiłeś Toma, ponieważ tamtego dnia widział, że byłeś sam, a także Grega, żeby się o tym nie dowiedział. Gdybyś zabił tylko Toma, Greg zadzwoniłby na policję. A ty tego nie chciałeś, nie mogłeś na to pozwolić, przynajmniej dopóki ta straszliwa historia, którą opowiadasz, nie dobiegnie końca. Kiedy wczoraj wstałeś, byłeś taki obolały, obolały i zesztywniały, ale nie tylko dlatego, że wyważyłeś drzwi do łazienki i rozbiłeś drzwi prysznicowe, prawda? Zrobiłeś znacznie więcej. Musiałeś się zająć Tomem i y. Gregiem. No i miałeś rację co do tego, w jaki sposób krążyły samochody. Tylko że to ty pobiegłeś do domu Toma, żeby zabrać biłika, i to ty zadzwoniłeś do soniego troca potrzy ając się pod toma. Człowiek, który niedawno przyjechał do miasta, nie wiedziałby, że Soni jest odrobinę przygłuchy, ale ty doskonale zdawałeś sobie z tego sprawę: Zabiłeś ich mord, zabiłeś tych ludzi. Nie przyjmuję tego do wiadomości! Wrzasnął. To wszystko jest częścią jego planu, to część jego gry, jego manipulacji, a ja nie. nie przyjmuję! Przestań! szepnął głos w jego głowie i mord znieruchomiał. Całkowita cisza zapadła w obu światach, tym w jego głowie i tym na zewnątrz. Po jakimś czasie głos spytał cicho: Po co to zrobiłeś, mord? Po co ten cały skomplikowany plan zabójstwa? Szuter powtarzał, że chce dostać opowiadania, ale przecież nie ma żadnego szutera, więc czego ty chcesz, Mort? Po co stworzyłeś szutera? Nagle na zewnątrz rozległ się odgłos samochodu wjeżdżającego na podjazd. Mort zerknął na zegarek i zobaczył, że jest samo południe. Płomień triumfu i ulgi przetoczył się przez niego z rykiem, jak płomienie buchające z wylotu komina. Nieistotne, że nie ma dowodu, chociaż zdobył czasopismo. Nieistotne, że Shooter może go zabić. Umrze szczęśliwy, jeśli okaże się, że John Shooter rzeczywiście istnieje, a on nie dopuścił się tych przerażających czynów. Przyjechał! zawołał wesoło i wybiegł z gabinetu. Wymachiwał rękami nad głową, a kiedy skręcał do przedpokoju, aż podskoczył z radości. Zatrzymał się, wyglądając na podjazd ponad pochyłą pokrywą szafki na śmieci, do której przygwożdżono ciało kraksy. Powoli opuścił ręce wzdłuż ciała. Jego umysł opanowała mroczna groza. Opadła na niego niczym cień, bezlitosnej dłoni. Ostatni element układanki trafił na swoje miejsce. Przed chwilą w gabinecie przyszło mu do głowy, że stworzył fikcyjnego zabójcę, ponieważ brakowało mu odwagi, żeby popełnić samobójstwo. Teraz zrozumiał, że Shooter nie kłamał, gdy zapewniał, iż nigdy go nie zabije. Przed domem nie zatrzymało się wymyślone kombi Johna Shootera, ale niewielkie praktyczne Subaru należące do Amy. To ona siedziała za kółkiem. Ukradła jego miłość. A kobieta, która kradnie Twoją miłość, gdy miłość jest naprawdę wszystkim, co posiadasz, nie jest wiele warta. Mimo to ją kochał. To szuter jej nienawidził. To on zamierzał ją zabić, a następnie pogrzebać nad jeziorem niedaleko Kraksy, gdzie wkrótce stanie się zagadką dla nich obojga. Odejdź stąd, Amy, wyszeptał z trudem, a jego głos zabrzmiał jak głos starca. Odejdź. Zanim będzie za późno. Ale Amy już wysiadała z samochodu, a kiedy zamknęła za sobą drzwi dłoń, rzuciła cień na umysł Morta, który pogrążył się w ciemności.